Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym techniusie i a wrzucę pewnie taki kontrowersyjny tytuł, że AMD oszukało ludzi, graczy, kogokolwiek. No, można tak powiedzieć, to nie jest stricte, że oszukało, także AMD nie pozywajcie mnie i tak mnie już nie lubicie. Znaczy nie wiem, dlaczego AMD. Znaczy nie, może to jest tak, nie, że nie lubicie, ale nie, nie lubicie, nie? Anyway, jakby ja mam na przykład za MD bardzo pozytywne wspomnienia, bo moja pierwsza karta graficzna to był Radeon 5770. Oj, piękne czasy, on cały czas jest, cały czas działa. Ten kanał zaczął się od tak naprawdę na, na taki pierwszy filmik, który w krótkim czasie zdobył większą ilość wyświetleń. To news o z serii 6000, więc kolejne ciepłe wspomnienie, jeżeli chodzi o AMD. A aktualnie zamiar mam i to taki potężny, bardzo bym chciał platformę na AMD z Ryzenem serii 7000, z Radeonem i tutaj nawet nie z serii 7000, a bardziej 6950 XT, który teraz wydaje się turbo opłacalną kartą. Ale wiecie, co wrzuciłem taki tytuł. No, bo poniekąd to jest prawda, słusznie tutaj zasugerował z masło to, no, może nie używając takich słów, ale, ale mówiąc o tym, że troszeczkę AMD wykiwało wszystkich. E, prezentując najpierw 7900X3D, 7950X3D i czekając z pokazaniem 7800X3D, który absolutnie jest genialnym, najlepszym procesorem do grania. A teraz. Jeszcze dowala do tego, bo wiecie, pokazali te dwa przefajne procesory z Ryzen 9 z pamięciami 3D Cache, poczekali, aż one się sprzedadzą, pokazują tańszego, ale nawet lepszego w grach Ryzena 57800X3D i na dodatek jeszcze, żeby dobić tych, którzy kupili Ryzeny 9 z e, serii, e, serii 5, 7950X3D i 7900X3D, żeby już ich dobić, żeby oni jak kupili do gier te procesory, patrząc teraz na 7800X3D mówią nie, to wiecie co jeszcze robi AMD? Obniża cenę Ryzenów z, e, 9. 7950X3D i 7900X3D. I to nie jakieś drobne obniżki, bo 7950X3D o 100 dolców, a ten drugi 7900X3D o 50 dolców, więc spore, spore, naprawdę spektakularne, wręcz obniżki. Jak mówimy o obniżkach 100 dolarów na jakimś modelu karty graficznej, czy to jest, no nie wiem, nawet RTX 4090, który jest Pierońsko drogi, dlatego tam 100 dolców to procentowo nie jest tak dużo, to, to mówimy o dużej obniżce. A tutaj na Ryzenie, który jest połowę tańszy, jest taka obniżka więc jest to bardzo, bardzo duża obniżka, więc wszyscy, Ci, którzy kupili 7000, serii 7000 Ryzen 9 e, z pamięciami X3D, to teraz pewnie, mm, nie wiem, kochają AMD za to, że mają fajne protki, a jednocześnie nienawidzą za to, co zrobili z cenami, bo faktycznie no, poczułbym się oszukany, jakbym e, miesiąc temu kupił, a teraz takie zniżki. To taka sytuacja, jak miała miejsce z Teslą, gdzie. Mm, Tesla nagle wrzuciła gigantyczne zniżki na swoje modele i wszyscy, którzy miesiąc wcześniej zamówili Tesla, było takie wow, co jest, nie? Jakby generalnie firma nie robi nic złego, obniża, jakby dostosowuje politykę cenową. Okej, okay, to jest w porządku, to jest dla wszystkich tych, którzy teraz kupują procki, chociaż u nas jeszcze tych obniżek na tych najnowszych Ryzenach niestety w sklepach nie widać bo sprawdzałem jeszcze zaraz przed nagraniem odcinka, myślałem, a sprawdzę, a sprawdzę, czy tam gdzieś jakiś sklep już nie zrobił korekty, bo jest to oficjalna obniżka MD. no to niestety nie. Cały czas jakby tej obniżki u nas jeszcze nie ma, w Stanach już jest, natomiast jest to oficjalna obniżka, więc do nas też ona dotrze. I jakby z punktu widzenia osób, które wcześniej kupiły 7950 czy 7900 z X3D, no to można się naprawdę poczuć oszukanym, chociaż faktycznie jakby nie jest to oszustwo, można sobie ceny zmieniać, ceny elektroniki spadają, jest to całkiem, całkiem normalne, aczkolwiek ja jakbym kupił takiego orezy na 9 miesięcy, to miałbym teraz taki ból dupy, że to głowa mała. <laughs> natomiast, natomiast inny wniosek płynący z tej obniżki jest taki, że AMD idzie na wojnę cenową i nie dość, że zaproponowali naprawdę fajne procki, bo te procki z pamięciami X3D naprawdę ciekawie się prezentują, a ten ostatni 7800X3D to już jest w ogóle jakiś król. To, to jeszcze teraz obniżają ceny i powiem Wam szczerze: no, pięknie to AMD rozegrało. Teraz wydaje mi się, że AMD wraca. A przynajmniej w tym segmencie. No niestety, najdroższych swoich propozycji, najwydajniejszych wraca jakby do korzeni, gdzie prezentuje yy, rzeczy lepsze niż konkurencja, czyli w tym przypadku Intel, jednocześnie w niższej cenie. Yy, więc wracamy do korzeni serii 2000, 3000 i mamy to samo: mamy mniejsze pobór prądu, niższe temperatury, lepszą wydajność, a przynajmniej lepszą wydajność w grach, tak overall no jeżeli chodzi o 7950X3D też porównywalną tutaj nie można powiedzieć, że lepszą wydajność w zastosowaniach wielowątkowych, a to wszystko taniej, więc wow wow, chapeau AMD dobry ruch, ale z tym obniżką cen no mi nie jest przykro, bo mnie to nie dotknęło, ale nie chciałbym być w skórze osób, które zainwestowały w te procesory zaraz po premierze to jest tak jak no i mówię, słusznie z masu zauważył, że już, już takim trikiem ruchem ze strony AMD była taka późna premiera 7800X3D, no bo oni dobrze wiedzieli, że prezentując 7800X3D razem z tymi 7900, no to by się te 7900 tak dobrze nie sprzedały. A teraz, kiedy już zaprezentowali 7800X3D. Wiedzą, że, że, że z 9 nie sprzedadzą się w tak dobrej cenie, e, znaczy w, tak, w, tak, w takiej cenie, jakie są teraz w odniesieniu do tego, co prezentuje sobie 7800X3D. W związku z tym wprowadzają obniżkę. No, no, taki dwa razy trik i Zawsze było mówione, że AMD to jest taka pro. Pro-użytkownik, że oni to tak nam dobrze robią, że oni to tak na zero wychodzą. Znaczy, to oczywiście samo AMD nigdy nie mówiło, ale wielu wielu fanów mówiło, że to AMD. To gdyby nie AMD, to AMD to sobie odejmie z kieszeni, dołoży do tych kart graficznych, do tych procesorów, dopłaci, by wszyscy się mieli lepiej. Faktycznie AMD zawsze prezentowało lepszą wycenę, teraz też prezentuje, teraz w ogóle pięknie się to prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te Ryzeny z pamięciami X3D. Naprawdę, naprawdę fajnie to cenowo wygląda w stosunku do tego co prezentują, a nawet w oderwaniu od tego, no bo to są ogólnie genialne procesory. Podobnie też wycena RX-ów, zwłaszcza seria 6000. Widziałem na Promkach 6950 XT za 3000 lekko poniżej 3000, no to jest wydajność grubo powyżej 3080, bardziej nawet 3080 Ti w cenie wielokrotnie niższej. Za niedługo dostaniemy 47, dziesiątki, która będzie podejrzewam wyceniana więcej, drożej, a nie będzie prezentować takiej wydajności. Więc, no, naprawdę nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o wycenę. I tutaj widać, że AMD, jak zaczął tracić troszeczkę rynku, to postanowili wrócić do korzeni, do tego co się sprawdzało, czyli do dobrych wycen. Ale tyle o tym. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Jaka jest Wasza opinia na temat tej obniżki? Czy dobrze, że AMD ogólnie, znaczy dla mnie ogólnie dobrze, że obniża, bo jeżeli będę chciał budować platformę i będę musiał zakupić taki procesor, no to fajnie, nie? No to dla mnie git, dla wszystkich tych, którzy teraz kupują też git, ale, ale czy git w odniesieniu do tych, co kupili wcześniej? Z jednej strony, no, dlaczego mieliby nie obniżać ceny? Jakby w sensie, Argument, że no wiecie, obniżylibyśmy ceny, ale co powiedzą ci, co kupili drożej? No to żaden argument, nie? To, to też nie jest żaden argument. No ale z drugiej strony no, no, jest to takie troszeczkę śliskie. Dobra, tyle w temacie tych procesorów. Napiszcie koniecznie, co Wy o tym myślicie. A drugim tematem jest to, że mamy zobaczyć APU. W końcu nowe, dokokszone APU od AMD. i no, tutaj też nie jest tak różowo, jak się spodziewaliśmy. Co prawda tutaj na razie na CES 2023 tylko i wyłącznie zapowiedziało to apu AMD. Zobaczymy prawdopodobnie te apu dopiero w przyszłym roku. Ja liczę na to, że w końcu te apu zawitają do PC-ów, a nie będą to tylko jednostki pod laptopy wypuszczane, czy też pod jakieś handheldy, czy inne tego typu zastosowania a właśnie pod, la, pod, pod pecety takie APU, z potężną, zintegrowaną kartą graficzną, bo tu ma być potężna integra. Niestety, niestety, nie niestyloma working groups, czyli tymi takimi, no, no to nie są CU, tylko, no to tak jak Vega, nie? Vega miała 8, czy tam Vega 12 była i tak dalej, no to tutaj będzie podobnie to oznaczenie. Tutaj dostaniemy 8 working groups, a na początku mieliśmy Prze, e, e, przecieki o 12 aż, więc no, praktycznie 1 trzecia więcej e, i do tego 24 jednostki wykonawcze w tych, tych takich pierwotnych przeciekach, więc wygląda na to, że chyba są po dwie jednostki wykonawcze na Working Groups, no więc teraz dostaniemy 16 tych jednostek wykonawczych. No nie jest to tak duże, jakbyśmy chcieli, ale do tego 3000 yy, yy, MHz, czyli 3 GHz zegary, yy, więcej pamięci cache. No powiem Wam szczerze, jeżeli takie Apple zawitałoby do procesora pokroju Ryzen 5, to mogłoby być naprawdę, to jest to, na co ja od dawna czekam, a liczyłem na to, że doczekam tego w tym roku. Wygląda na to, że nie, bo meteorlejki są przesuwane. O tym APU też się mówi, że dopiero w 2024, więc dopiero wygląda na to, że doczekam to tego w 2024, gdzie będą wychodzić procesory z taką integrą, że karty graficzne tego niskiego segmentu te GTX 1650, 1660, no może jeszcze nie czas na 3050, ale RX 6500-6400 stracą na sensie, ponieważ będzie można je w pełni zastąpić APU. Takie APU będzie miało wydajność takiej karty graficznej, no i to by było naprawdę kozackie. Pod tym względem szczerze. Bardzo nie mogę się doczekać. Apple od AMD, takie mocarne, to jest jedna z tych rzeczy, na które bardzo, bardzo, bardzo mocno czekam. Bo e, coraz mocniejsze karty graficzne, wojny cenowe, e, mocniejsze procesory i tak dalej. To wszystko jest bardzo ciekawe. Natomiast koniec końców jednak chcielibyśmy dostawać jakieś nowinki. Coś, co zmieniam ten, ten rynek PC-owy, tą branżę gamingową. Może niekoniecznie nam osobiście, ale z takiej czystej ciekawości. Właśnie samą branżę, jak to Steam Deck ciekawie z, zrobił. Właśnie jak takie procesory z mocnymi integrami to zrobią, że komputery budżetowe do grania, do grania nie budżetowe do nauki, bo takie też jakby mamy do biura czy do czegoś takiego, tylko budżetowe komputery do grania nie będą potrzebowały dedykowanej karty graficznej, bo integra da sobie spokojnie radę. Wiecie, takie do grania we wszystko, na ustawieniach no, zależy jak, jak, jak da radę, czyli albo średnie, albo wysokie, czasami niskie, ale we wszystko Full HD na samej Integrze, komputer załóżmy za 2000 zł, żadnej dedykowanej karty graficznej. No to jest bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, no i przede wszystkim takie kompy będą mogły y, oferować bardzo fajne y, customy i budowy w takich malutkich obudowach, wow. Czekam na to bardzo mocno, e, no i mam nadzieję, że Doczekamy się szybciej niż później. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. No i cóż, dajcie znać, czy wy też czekacie na takie APU od AMD. A ja się z wami żegnam. Życzę wesołych świąt oczywiście, wam życzę wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Wesołych świąt, wam życzę odpocznijcie, bo to najważniejsze tak się wyczilować troszeczkę. No i cóż, ja jakby zostaję z wami przez całe święta, pracuję właśnie, żeby domontować jeszcze dwie recenzje i zapełnić te całe trzy dni, które przed nami, żebyście coś tam zobaczyli ciekawego, co się dzieje u mnie, jaki sprzęt u mnie przebywa, co tam sobie recenzuję. E, więc przez te kolejne 3 dni mam nadzieję, że będą się pojawiać recenzje. Jedna na pewno, bo jedna jest już gotowa, już czeka nawet na premierę, więc jedna jest na pewno gotowa dla Was, e, udało mi się zmontować i jeszcze nad dwoma pracuję i mam nadzieję, że co najmniej jedną skończę na 100%, a trzecia, no to, no to powiedzmy, że już jest tak na 20%, że ją skończę na 30%, jak nie skończę, to pewnie wrzucę Wam jakiegoś techniusa, vloga, albo no, będzie dzień wolny. Dobra. Dzięki wielkie, jeszcze raz wesołych świąt. Spokojnego, miłego dnia, wieczoru, nocy kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie, który już jutro. Do zobaczenia. Cześć.